tereny Polesia, jak i Podlasia, to w dużej mierze ostępy leśne. I tu, w tych ostępach, są miejsca mocy. Niektóre są odkryte, już zaznaczone kamieniami, kręgi kamienne. Ale są też i takie miejsca, które w żaden sposób nie są zaznaczone, a mają przeogromną moc oddziaływania. Oddziaływania na wszystko, co w najbliższym otoczeniu się znajduje. Jeśli w pobliżu tych miejsc były pewne wydarzenia, to też ich przebieg był zależny od wpływu tych mocy. Można by powiedzieć, że to są te miejsca mocy takimi zbiornikami energii. I ta energia może być wykorzystana przez ludzi lub zjawiska przyrody w dowolny sposób. Dlatego w tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rytuały odprawiane w takich miejscach znacznie bardziej oddziaływują. W okolicznych lasach wszystko jest zgodnie z naturą. Drzewa rosną, rozwijają się, na starość padają i zostają w tych miejscach, tworząc naturalną przestrzeń. Naturalną przestrzeń energetyczną lasu. Tu możesz wyczuć tą przestrzeń. Ona oddziaływuje na człowieka. Cieki wodne, nasłonecznienie. To wszystko wpływa na to, jak drzewa się rozwijają. One z kolei tworzą energetykę tych miejsc. Wszystko to, co w danym miejscu promieniuje z Ziemi, z kosmosu, łączy się z energiami roślin, tworząc specyficzne uwarunkowania. Ostępy leśne. Z chwilą, kiedy ludzie znajdowali takie miejsce mocy o szczególnym oddziaływaniu na otaczającą przyrodę, wtedy w tych miejscach właśnie stwarzali sanktuaria, w których mogli w pełni głębi swojej duszy łączyć się z naturą, z przodkami. Nowe religie, które później tutaj przyszły, aby zakorzenić się wśród miejscowej ludności, musiały wszystkie te magiczne miejsca zniszczyć. Strażników tych miejsc zabito. Gdzieniegdzie można jeszcze odnaleźć ślady tych wydarzeń. Mogiły z dawnych lat. Dusze, które tu, w tym miejscu jeszcze są. Te dusze od wielu lat bardzo często z nikim nie rozmawiały. Dziś chętnie opowiadają o tamtych wydarzeń. Strażnicy magicznych miejsc.
Poszukajmy. W tym miejscu już można odczuć inne oddziaływanie energii lasu. Tak jak wcześniej było słychać, na pewno jeszcze słyszycie odgłosy ptaków, szum lasu. Tak w tamtą stronę jest już cisza. Za chwilę postaram się to dokumentować i pokazać wam. Od tego miejsca zaczynają oddziaływać strażnicy, pilnując jednego z niezwykle ważnych miejsc mocy tutaj w okolicy. W miejscach na powrót są odgłosy ptaków, gdzie niegdzie przeleci jakieś stworzenie pomiędzy liśćmi. Chodźmy dalej. Zgodnie z tradycją, widząc krąg, wszedłem do niego, jego obszar oddziaływania, od strony północnej. Po wejściu do kręgu należałoby poruszać się w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.
jest to siła życia. Ja jednak, chcąc cofnąć się do starych czasów, rozpocząłem podróż w odwrotnym kierunku. Patrząc ku czasom dawnym, świetności tych miejsc. Jak powiedziałem, pilnowali strażnicy. Specjalnie wybrani ludzie, przeszkoleni, mający dar kontaktu z naturą. Dziś nie ma już. I rolę strażników przejmują bardzo często drzewa. Proszę zwrócić uwagę, jak drzewo swoimi konarami umocowuje jeden z ważniejszych kamieni tego kraju, tego miejsca. W okolicy jest wiele drzew, dębów, które są rozszczepione od dołu, od wyższych partii. Jest to charakterystyczne dla tego miejsca. Wszystkie dęby są potrójne, podwójne, a tam było takie jedno miejsce, gdzie mogłeś zauważyć, że tych rozgałęzień jest aż 5. To właśnie oddziaływanie natury tego miejsca. Nietypowe, inne. Być może przemawiające również do twojej wyobraźni.
już dalej od miejsca mocy są już inne drzewa. Dęby charakterystyczne o jednym pniu. Silne, mocne. Całkiem inna energetyka. A od miejsca mocy dzieli nas niespełna 500 metrów. Przyroda. Natura jest w nieustannej równowadze. Tam było miejsce mocy związane z promieniowaniem geopatycznym. Równowagą dla tamtego miejsca, tu w okolicy, jest ten głaz. On znowu uosobiony jest siłami słonecznymi. Dwie przeciwstawne energie. Słońca i w miejscu mocy Ziemi. Główny głaz oświetlony jest słońcem. Jest świadkiem tej solarnej energii.